Oblicz granicę ciągu. Nasz ciąg przedstawiony jest w postaci ilorazu, i zarówno w liczniku, jak i w mianowniku pojawiają nam się funkcje wykładnicze. Spośród tych funkcji wybieramy tą o najwyższej potędze z mianownika, czyli w mianowniku mamy 4 do potęgi n, 6 do potęgi n i 8 do potęgi n, czyli naj, największa podstawa to jest 8. I teraz, zarówno licznik, jak i mianownik, będziemy dzielić przez 8 do potęgi n tej. Czyli każdy z wyrażeń w liczniku i każdy wyrażeń z mianowniku możemy podzielić przez 8 do potęgi n I dostaniemy. Pamiętamy, że dopóki pod n nie wstawimy nieskończoności, musimy przepisywać limes przy n zmierzającym do nieskończoności. Czyli po kolei. Pierwsze wyrażenie dzielimy przez 8 do n tej, czyli mamy 2 razy 8 do potęgi n, przez 8 do potęgi n. Następnie, drugie wyrażenie to jest 6 do n, czyli mamy 6 do potęgi n, przez 8 do potęgi n. I trzecie wyrażenie, mamy minus 3 razy 4 do potęgi n, dzielimy to przez 8 do potęgi n. To samo robimy w mianowniku. Czyli pierwsze wyrażenie to jest 4 do potęgi n tej. Dzielimy przez 8 do potęgi n tej. Drugie wyrażenie to jest minus 4 razy 6 do potęgi n tej. Również to dzielimy przez 8 do potęgi n tej. I trzecie wyrażenie mamy minus 3 razy 8 do potęgi n tej przez 8 do potęgi n tej. Ponieważ przez 8 do potęgi n dzieli, dzieliliśmy zarówno licznik, jak i mianownik, to ten ułamek nie zmienił znaczenia. To jest cały czas ten sam ułamek. W liczniku w pierwszym wyrażeniu 8 do n nam się skraca i analogicznie w mianowniku w tym ostatnim wyrażeniu możemy 8 do n skrócić. W pozostałych przypadkach wykorzystamy własność potęgowania, jeśli mamy a do potęgi n tej przez B do potęgi n tej. Możemy to zapisać jako A przez B do wspólnej potęgi N tej. I dostaniemy. Nadal nie podstawiamy pod N nieskończoności, więc przepisujemy limes przy N zmierzającym do nieskończoności. Z pierwszego ułamka dostaliśmy dwójkę. Tu stosujemy własność potęgowania, czyli dostaniemy 6 przez 8 do wspólnej potęgi n Tutaj minus trójkę możemy przepisać i dostaniemy 4 przez 8 do wspólnej potęgi n W mianowniku dostaniemy 4 przez 8 do potęgi n Minus czwórkę możemy przepisać i dostaniemy 6 przez 8 do potęgi n tej. I tu. Po skróceniu została nam trójka. W tym mom momencie możemy wykorzystać następujące twierdzenie. Granica przy n zmierzającym do nieskończoności q do potęgi n tej wynosi 0 pod warunkiem, że q jest liczbą z przedziału od minus 1 do 1 obustronnie otwartego. Łatwo to sprawdzić, korzystając z kalkulatora. Wybierzcie jakiś ułamek z przedziału od minus 1 do 1 i podnoście go do coraz wyższych potęg, czyli do dużych potęg zmierzających do nieskończoności. Zobaczycie, że całość będzie zmierzała do zera. Więc teraz możemy już pod n stawiać nieskończoność, czyli jeżeli n zmierza do nieskończoności, to nasza dwójka zmierza do dwójki. Tu mamy w nawiasie liczbę z przedziału od minus 1 do 1, więc całość... Będzie zmierzała, jeśli n zmierza do nieskończoności, do zera. To wyrażenie również będzie zmierzało do zera. To również będzie zmierzało do zera. I to wyrażenie również będzie zmierzało do zera. No i minus trójka, czy może trójka, będzie zmierzała do trójki. Ponieważ już pod n wstawiliśmy nieskończoność, to już limesa nie przepisujemy, czyli dostaliśmy. 2 plus 0 minus 3 razy 0, a w mianowniku 0 minus 4 razy 0 i minus 3. Stąd w liczniku nam zostało 2, a w mianowniku minus 3. Możemy zapisać, że to jest minus 2 trzecie.